kiedy miałam 18 lat. Ukończyłam zasadniczą szkołę mechanizacji rolnictwa w Sułkowicach. Przyjechali do nas z Krakowa, z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego panowie, żebyśmy się zgodziły, jak skończymy szkołę, przyjechać do Krakowa i zacząć pracować w MPK. Kraków to mnie się wydawało w tych czasach, że to jest tak bardzo daleko, a to w sumie jest tylko 36 kilometrów. Człowiek nie widział tramwaju, w ogóle nawet nie wiedział, jak wygląda tramwaj. I to był rok 1973. Przyjechałam do Huty pracować z koleżankami i naprawdę tak cieszyłyśmy się, bo miałyśmy zajęcie, pracowaliśmy, no, mieszkaliśmy na hotelu, to był też taki duży plus. Mieszkałam na drugim piętrze z trzema koleżankami. To jest drugie okienko od prawej strony. To był hotel pracowniczy dla kobiet pracujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Chodziłyśmy na młodości do stołówki, przynosiłyśmy w menażce jedzenie. I to tak było, fajnie było, no bardzo fajnie. Zatrudniono mnie w Nowej Hucie na ulicy Ujastek na zajezdni tramwajowej. Zaczęłam tam pracę jako ślusarz mechanik. No na tramwajach na przykład ja robiłam na nadwoziu, to jest, sprawdzałam drzwi. Człowiek się przebierał w ferszalung, normalnie spodnie, buty robocze, kask na głowę, skrzynka z narzędziami. No i pracowało się. No i no wtedy było, no tak było. No, no. I cieszyła człowieka praca. Lubiłam sobie młoteczkiem popukać, kluczykami pozakręcać coś. Lubiłam, lubię i znam się na kluczach, znam się na śrubkach. To jest śrubeczka szóstka i nakręteczka szóstka, podkładeczki, szósteczki. Tak, to są kluczyki, tu są bezpieczniki, tu jest śrubka dziesiątka i nie był człowiek zmęczony i pracował i jakoś to teraz młodzi wszyscy zmęczeni. No po prostu z kim byś nie zagadał, to dojrze zmęczeni, nie mają siły. Ja wstaję rano, to ja mam dzień zapełniony, bo ja wiem, co mam w danym dniu robić. Ja nie siedzę bezczelnie. Ja nie gotuję, to coś ugotuję, to posprzątam, to takie siateczki ładne szyję. Szyję laleczki na woreczki foliowe. Tutaj jest, co się wkłada woreczki, a tutaj się wyciąga. Takie bardzo ładne laleczki, to się powiesza w kuchni. Mam tam właśnie w kuchni taką jedną powieszoną. Na emeryturę poszłam w 2016 roku. Nie miałam pomysłu, co będę dalej robić. I tak chodziłam od klubu do klubów. Dużo się właśnie nauczyłam w tym Centrum Aktywności Seniora. Kroju i szycia i roboty na drutach. I nie wiem, skąd mi się takie pomysły wzięły, co nigdy nie miałam czasu na pomysły, no bo człowiek pracował. Poszewki bardzo ładne też szyję. Nawet ikonę mam zrobioną przez siebie, proszę bardzo. Gdy wsiadam do tramwaju, zwracam uwagę, czy klapy od drzwi są zamknięte, żeby komuś na głowę nie spadła. Widzi się takie usterki, co są niedopracowane. W 2017 roku dostałam seniora roku. Mam nawet dyplom seniora roku. Dyplom dla wspaniałej wolontariuszki Krystyny Łakomy za niezwykłe zaangażowanie, serce i talent, którym bezinteresownie wspiera działania Fundacji Ukryte Skrzydła. Dziękujemy. Na osiedlu Centrum E mieszkam od 1988 roku. Do tej pory mieszkam, jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Fotel został zakupiony, gdy syn młodszy pracował jako kierowca i wydawało mi się, że go będzie bolał kręgosłup, więc włączam go i korzystam z fotelika. Nóżki do góry. Chciałabym tak żyć sobie, jak żyję. Cieszę się z tego, co mam i naprawdę jest mi dobrze. Mam 66 lat, pracowałam 43 lata w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Jestem szczęśliwą emerytką. Mam dwóch synów
i 2 wnuczki. Dyplom szczęśliwej emerytki dla Krysi Łakomy. Droga zacna emerytko, kres twej pracy przyszedł szybko, od lat wielu w trudzie znoju budowałeś przyszłość swoją. Dziś w zasięgu smugi cienia świat inaczej cię ocenia, bo dziewczyna emerytka przecież słodka jest i gibka. Spełniaj wszystkie swe marzenia, doznaj pełni szczęśliwości. Kraków, 14.06.2016 rok. Jesteśmy nad Zalewem Nowochódzkim. Spotkaliśmy się, żeby zebrać pieniążki na operację dla naszej Amelki, której potrzeba strasznie dużo pieniążków, żeby operacja przebiegła, żeby wróciła do normy, żeby mogła powiedzieć swoje pierwsze słowo mama. Pęknąłem miłości, lecz w każdym uczuciu było ziarno zazdrości. Ta akcja dzisiejsza tutaj, gdzie spotkaliśmy się, to wszystko dla niej. Pomóżmy jej. Każda złotówka się liczy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Wszyscy!